Dla co po niektórych może by się przydał instruktaż, jak obsadzać puszki. Bo skoro są tacy, do których nie docierają niektóre rzeczy, to może też nie wiedzą, jak puszki obsadzić. Może oni, wiecie, kołkują tył puszki, kołkują, tu może kołkują boki jakoś, żeby puszki nie wyrwać. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale tak już wracając do tematu na poważnie. Three, two, one, go. Zdarza się, nieraz jak na jakichś forach czytacie, że ktoś pisze, że odkurzaczem wyrwał gniazdko razem z puszką. Ja się pytam, jak trzeba obsadzać puszkę, żeby można było to wyrwać razem później z gniazdkiem. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to zrobić. Przecież do tego potrzeba wam raptem bardzo mało rzeczy. Bańka z wodą, ze spryskiwaczem najlepiej, może być pędzelek. No i ulubiony towar w miarę taki, bym powiedział to gęsto rzadki, ale to przeczy jedno drugiemu. Ale ktoś, kto urabia masy, wie, o co chodzi. I co? Wypsiukujemy sobie tam wewnątrz. Nieważne, czy macie z gazobetonu murowane, czy macie z czerwonej cegły murowane, czy z innych materiałów. Wszystko praktycznie możecie zrobić na wodę. Bez gruntu. Obficie zmoczyć, żeby to się tam napiło, żeby wam nie wypiło wilgoci za szybko z zaprawy. Następna sprawa. Petara towaru do środka i smarujemy po tych brzegach. Znam takich, co tylko by to wrzucili by tam towar i by go zostawili. On ma się wkleić, macie go wcisnąć w te wszystkie pory. Ja sobie zawsze robię tak, że na brzegu daję tego towaru więcej. Po to, że jak będę wciskał puszkę, to ta puszka ten towar rozciągnie do środka. Tak jakby do tyłu. Także sobie robię coś takiego. Myślę, że dobrze widać. Tak to wygląda. Wysmarowane są wszystkie ścianki. Tyłu nie trzeba smarować, bo tył wam na dobrą sprawę nic nie trzyma. Trzymają wam wszystkie boki dookoła. Puszki tak jakby. Więc jest wszystko wysmarowane. Później robię tutaj takie mniejsze gniazdo. To, że się przewód ubrudzi, nie ma się co przejmować. I teraz smarowanie puszki. Ja zawsze puszkę też obsmarowywuję. Widziałem takich, co właśnie kładą tylko tak na szybko trochę zaprawy i puszkę pakują tam na sucho. Czyli co? Zawadzi wam się tutaj na brzegu tylko towar. Rozciągniecie go tyle, o ile po tej puszce i podejrzewam, to są efekty później wyrwanych puszek. U mnie zawsze puszka też jest obsmarowana towarem. Żeby w te wszystkie tutaj kurcze zakamarki ten towar wrzucić. On ma wam aż w środku wyłazić w tych przestrzeniach. Jeszcze mi się nie zdarzyło wyrwać po sobie obsadzonej puszki, że tak powiem, ciągnąć za kamer. I zresztą nigdy żaden z klientów nie zgłosił, że miał jakiś problem z jakąś puszką. I tak obsmarowaną puszkę dookoła pakujemy do dziury. Macie pewność, że ta pucha będzie nie do wyrwania. Zbieracie sobie nadmiar. I oczywiście szpachelką sobie ustawiacie. Jeżeli macie 5 puszek, 4 czy 3, to sobie po prostu to robicie wtedy packą do ściany. Jeżeli ściany już macie, że tak powiem, przygotowaną, wygipsowaną. Dlatego ja to robię po gipsowaniu. Teraz tylko ustawić poziom, żeby wam za bardzo nie przekosiło i puszka jest perfekcyjnie obsadzona. Jeżeli są podwójne puszki lub potrójne, to ja zawsze wypełniam te szczeliny, te zapadnięcia między puszkami towarem na pełno. Tu ma być grubo. Nie ma, że coś wam będą jakieś dziury czy pustki. Nie wyrwiecie takiej puszki. Cyk, cyk, bo ciemno. Dobra, w salonie puszki mam wszystkie osadzone. Mogę sobie pochować przewody. Oświetleniowe puszki połączyć tak, jak powinno być połączone. Na wago. Założyć ze dwa robocze gniazdka i biorę się za obsadzanie puszek dalej. Kupiłem parę puszek. 50 sztuk przez internet. Cała złotówka
chyba z 2 groszami jedna puszka głęboka. Także myślę, że dobra cena za te modułowe puszki. 50 puszek do osadzenia. Jakby się kto pytał, bo pewnie zaraz się ktoś zapyta, że paluch owinięty. Kurczę, tą puszkę docinałem. To jest puszka jeszcze głębsza niż te głębokie. Tu, gdzie mam kuchnię. Żeby dłużej przewodów po prostu zostawić, wetknąć. Kupiłem taką jeszcze dłuższą puszkę. Ona ma 8 cm długości. I wiecie, ona jest z twardego plastiku. Nie jest takiego miękkiego plastiku, że się fajnie kroi, tylko jest twardego, który pęka. I trzymając ją w ten sposób, nowy nożyk założony, naciskałem, żeby tu uciąć i paluch do kości przecięty. Dosłownie do kości. Powinienem na szycie jechać, ale pierdziele, nie będzie mi tutaj baba ze znieczuleniem wbijała jeszcze igły. Wiecie, 3 szwy by założyła, to by mnie 3 razy ukuła igłą z nitką, a żeby znieczulenie wbić, to z 5 razy wam igłę w ranę będzie wpierdalała. Stwierdziłem, że nie jadę na żadne szycie. Zagoi się. Palę w kozie. Brrr. Oczyszczę sobie wszystkie te puszki od razu. Wszystkie wkręciki powykręcam. Po to, żeby ich nie gładzią, nie pozamazywać. Wszystko do jednego miejsca i będzie porządek. Ktoś kiedyś się mnie zapytał, czemu ja tak robię, że nie osadzam puszek od razu, przecież później będę miał ciężko włożyć puszki. Jeden komentarz taki był, więc teraz pokażę ci na przykładzie tej puszki, na przykład, że mam wykute, spasowane, mam tak przewód wygięty, żeby mi pasowało jego włożenie. I teraz sobie przykładowo wkładam tylko na miejsce. Zobacz, jak mi siedzi puszeczka. Żaden kabel mi nie pręży, nic mi nie odpycha, bo one wychodzą z tyłu. Mogę sobie tutaj po zaprawie ustawić pod poziomicę idealny poziom, żeby puszka stała w poziomie. Jest miodzio. A ci wszyscy, którzy wprowadzają kable tak, że oni idą tędyk, do samego końca, aż do puszki, i później tu wywijają ten kabel zawsze będzie prężył, ten przewód. Nie ma szans, żeby on nie prężył i zawsze na tą puszkę przekasza czy odpycha. Dlatego ja przewiercam i wychodzę z tyłu. Tak się nauczyłem robić i tak mi to weszło, że tak powiem, w krew. I mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby pójść tam 5 cm czy 8, 10 od puszki, skończyć bruzdować, długie wiertło nawiercić się od tyłu i ten przewód tam wpuścić, żeby on od tyłu wam w puszkę wychodził. Nie pręży wam, bo on wychodzi z tyłu, więc centralnie wchodzi wam w te oczka, które możecie dopasować. Także wszystkie puszki mam spasowane. Mówię, one leciutko siedzą. Nic im tu dosłownie nie przeszkadza, żaden przewód na nie nie pręży, nie odpycha ich. Włożyć zaprawy, włożyć puszkę, ustawić do poziomu. Jest gitara. O, dlaczego mi się światło świeci na dworzu? Tam jest na czujkę ruchu. Będę prawdopodobnie montował zestawy podtynkowe. Znalazłem w fajnej cenie białe, bo mam biały odpływ liniowy, więc idę już w biały kolor. Będzie biała bateria do biały zestaw prysznicowy, biały wannowy i biały umywalkowy prawdopodobnie, chociaż tu akurat przewodem poszedłem na takie wysokości, gdzie muszę wkuć zestaw podtynkowy. Więc albo to tutaj po prostu rozkuję i zrobię omijkę, no ale wyjdzie mi w praniu. Jeszcze muszę zadzwonić o te zestawy podtynkowe i się coś dowiedzieć i dopiero będę wiedział, ale kanały już mogę pokuć. Także dzisiaj cięcie, kucie, bruzdowanie. Ale zanim się wezmę za prucie i rozkuwanie, muszę sobie tutaj zlutować ten przewód, ten kabel. Więc muszę oblutować wszystkie przewodziki, dolutować, tak jak mówiłem, wąsy. Na to idzie termokurczka i chowam do środka za puszkę. Dostęp do tego będzie, bo w razie czego, jakbym kiedyś miał się dostać, to wystarczy, że w tyle puszki zrobię dziurę i to będzie za puszką. To nie będzie, że tak powiem, schowane w masie.
i do dziury. Tu użyłem termokurczek z klejem. Chyba to nawet widać, że tam klej wypłynął na niebieskiej. Także chować do dziury i można puszkę obsadzić. I proszę, puszka się mieści. Puszkę zaraz osadzę na towar i mamy tylko 3 przewodziki. Powykuwać teraz.